64 lata temu. Ktoś mógłby powiedzieć, że to dawno. Ktoś nierozsądny mógłby powiedzieć, po co wy tu jesteście? Przecież to było dawno. Tych ludzi już nie ma, być może nawet nie ma dzieci tych ludzi, którymi oni się opiekowali. Ale myślę, że ten wymiar naszej obecności tutaj ma jakby dwa schematy. I pierwszy to jest taka ta pamięć, o której zawsze dużo mówimy, a często mało z nią robimy, ale ta obecność was wszystkich dzisiaj świadczy o tym, że jednak Międzyrzec i Międzyrzeczyzna pamięta. I chciałbym, żeby było tak zawsze. Mam nadzieję, że dzięki uprzejmości Towarzystwa Przyjaciół Nauk, który kultywuje tę tradycję od wielu lat, ta uroczystość będzie miała dalej swój międzyrzecki wymiar. Ale drugim aspektem jest to, oprócz tej czystej pamięci, o której, jak mówiłem, zawsze dużo mówimy, to jest to, abyśmy z tego, co wydarzyło się 84 lata temu, wysnuli wnioski na przyszłość. I wydaje mi się, że to jest tak samo ważny aspekt niż ta czysta pamięć. Pamiętajmy o tym, że w Polsce międzywojennej także były różne poglądy na rozwój naszej ojczyzny. Tarły się poglądy, były różne pomysły, jednokrotnie sprzeczne. Myślę, że ludzie się zmieniają, czasy się zmieniają, ale z tego wszystkiego możemy bardzo dużo wyciągnąć wniosków, które są aktualne niemalże w każdej dekadzie wolnej, bardziej lub mniej Polski. Dzisiaj żyjemy w kraju wolnym, kiedy śmiało możemy spotykać się pod sztandarami naszych szkół, jednostek, miasta, pod naszą flagą państwową, ale droga młodzieżo, musicie pamiętać, że kilkadziesiąt czy lat temu ta uroczystość nie byłaby możliwa. Dzięki ludziom takim jak tym, którym dzisiaj poświęcamy tę uroczystość, których nazwiska są podlebami pamięci i wszystkich ludzi, którzy walczyli już o wolną Polskę po odzyskaniu teoretycznej niepodległości, możemy tutaj być. Ale chciałbym też, żeby wybrzmiała jeszcze jedna rzecz. Być może to banał, ale wydaje mi się, że silni jesteśmy, jeżeli trzymamy się razem. Z tego miejsca chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim strażnikom pamięci. To dzisiejsze wydarzenie jest szczególne. Łączy ona nie tylko pokolenia, nas, ludzi dojrzałych, dorosłych i młodzież, naszą przyszłość, ale łączy również samorządy, szkoły z różnych jednostek samorządowych, z gminy Międzyrzec Podlaski, miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bielskiego, wszystkich księży z parafii międzyrzeckich. Jest to dzień szczególnej jedności i pamięci. Wszystkim tym, którzy trwają w tej pamięci i kultywują, chcę bardzo serdecznie podziękować w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski. Moi drodzy przyjaciele, tak, musimy pamiętać o tych, którzy odeszli. Musimy zachować pamięć o tych, którzy oddali krew za ojczyznę. Ale ta lekcja, z tej lekcji musimy wyciągnąć wnioski. Musimy tak żyć, tak pracować, aby nie dopuścić do takich tragicznych wydarzeń, które miały miejsce podczas II wojny światowej. Myślę, że będę wyrazicielem nas wszystkich, jeżeli powstaniemy i uczcimy chwilą ciszy wszystkich tych, którzy oddali życie. Ci, co przyszli aresztować, to w momencie, kiedy zabierali mojego ojca, to ja byłem na kolanach i ten jeden z tych ruskich powiedział, że czas on wierniot. No i patrzcie, do dnia dzisiejszego nie wrócił, a jest pod pozycją 81 w dołach katyńskich koło Mińska. I pamiętajcie, szczególnie mówię teraz do młodych, bo starzy wiedzą, że Sowiet chce zabrać nie tylko życie, ale chce zabrać duszę, bo Niemiec to od razu przychodzi i mówi, że cię zabije. Koniec, krótko. A Sowiet chce jeszcze od nas duszy. I kiedy nas wywieźli na Sybir, a Sybiru było 6 lat, tam chodziłam do szkoły rosyjskiej, dlatego później miałam w Polsce
piątki z rosyjskiego. Tak. Taki był efekt tego. Ale taki profesor mnie uczył i nigdy nie zadał mi pytania, czy skąd ja umiem język rosyjski, ponieważ ja byłam uczona w szkole, a w szkole to się uczy z książek. I książki nada czytać najzuś do czwartego roku szkoły, do czwartej klasy. A po co? A po to, żeby odbywała się rusyfikacja w prawidłowym stanie. I ja zawsze mówiłam, nigdy ten profesor nie zapytał mnie, skąd ja to umiem. Widocznie domyślał się. A były takie czasy, że wtedy nie wolno było się przyznać, że byłam na Syberii. I cała taka jest duża lekcja z tego, że pamiętajcie, to jest tak, Niemiec od razu, a ruski jeszcze i dusza. On to robi bardzo powoli, bardzo z uśmiechem. Ten, który aresztował mojego ojca, to mówił do mnie, że zaraz wróci, сейчас вернет. I nigdy nie wrócił mój ojciec.